A kogo chciałbyś posadzić na ławie oskarżonych? Dorotę. Sąsiadkę? Tak. I policjantów, którzy mnie katowali. Kto jeszcze? Prokuratorzy. Stanisław Ozimina, rozumiem. Tak. Tomasz Fer. Michał K. Mój mecenas. Myślę, że są duże szanse na to, by pociągnąć osoby, które w tej sprawie zawiniły do odpowiedzialności karnej. Jako jedyni rozmawialiśmy z Dorotą P., sąsiadką Tomasza Komendy, która jako pierwsza wskazała, że to on mógł być sprawcą morderstwa. Czym tak bardzo za skórę zaszła pani rodzina Komendy? No niczym, człowieku, na przypadek, że powiedziałam, że poznaję obraz pamięciowy. No to wszystko, no. Rozmawialiśmy także z prokuratorem Stanisławem Ozimino, który wnioskował o areszt dla Komendy. Co po latach myśli o sprawie? Chodziło o pewne dowody, o uprawdopodobnienie. To nie ma nic wspólnego z pewnością, a już, że niewinnego wsadzam do aresztu, no to mi się w życiu to nie zdarzyło. Tomasz Komenda 18 lat temu trafił do zakładu karnego skazany za brutalny gwałt i morderstwo 15-letniej dziewczynki. Dowody, które miały na niego wskazywać, to kod DNA pozostawiony na miejscu zbrodni, jego ślad po ugryzieniu na piersi dziewczynki, który miał być zbieżny z jego uzębieniem, i dowód zapachowy, który wskazywał Tomka jako sprawcę brutalnej zbrodni. Dziś, po 18 latach, wszystkie te dowody zostały podważone w nowym postępowaniu. Nowe badania i opinie zlecone przez Prokuraturę Krajową z Wrocławia wykluczyły Tomasza Komendę jako sprawcę gwałtu i morderstwa. Dziś wiadomo to, czego 20 lat temu nie chcieli słyszeć policjanci i prokuratorzy, że w Miłoszycach, gdzie doszło do zbrodni, nigdy w życiu nawet nie był. A nie chciałbyś się zmierzyć z tym miejscem, za które zostałeś oskarżony? Nie. Czyli z Miłoszycami? Absolutnie. A nigdy tam nie byłeś, nikt nawet cię nie zawiózł. Mimo że ponoć byłeś winny, to powinni cię zawieźć. Dlatego nie chcę tam być. Nie chcę tam być. Jeszcze nie teraz. Za świeże. Może powiem tak, że to jest za świeże dla mnie to wszystko jeszcze. Bo to młoda dziewczyna zginęła. Brutalnie zgwałcona. Masakra. Dziś nadchodzi czas na rozliczenia wszystkich osób odpowiedzialnych za 18 lat pobytu Komendy w zakładzie karnym. Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Łodzi nie mają dziś wątpliwości, że nie był to splot nieszczęśliwych pomyłek, a celowe działanie wielu osób. Panie prokuratorze, ale może by pan dzisiaj powiedzieć, czy była to fatalna w skutkach pomyłka, czy już wiecie, że było to działanie z premedytacją funkcjonariuszy policji, biegłych, no całego szeregu osób? Wyłączając materiały, następnie wszczynając postępowanie, postawiona została teza, że te działania miały charakter umyślny, celowy, a więc chodziło o ukrywanie dowodów niewinności, fabrykowanie dowodów winy. Historia skazania Tomasza Komendy zaczyna się 3 lata po zbrodni w Miłoszycach. Zostaje zatrzymany po tym, gdy rozpoznała go jego sąsiadka, Dorota P., na portretach pamięciowych publikowanych w mediach. Podczas spotkania ze znajomymi, na którym obecny był policjant operacyjny, miała powiedzieć, że rozpoznaje na nich Tomka, jego brata i ojczyma. Tomek miał jej też opowiadać, że miał dziewczynę w Miłoszycach. Jej zeznania miały być przełomem w trwającym śledztwie, które do tej pory było pasmem klęsk i niepowodzeń. Policja, a potem prokuratura, dały wiarę kobiecie. Udało nam się z nią porozmawiać. Byliśmy u tej znajomej mojego męża, bratem, i jej mąż ukazał się kapusiem. No i siedzieliśmy przy stole w czwórkę, no i w telewizji leciał ten obraz pamięciowy. To tak, to był jeden jedyny incydent. I później on przyleciał z jakimś drugim człowiekiem. Przedstawili się, że są policjantami. No i mówi, powtórz to, co o mnie mówiłeś. Ja mówię, człowieku, ja nie wiem, na jaki temat żeśmy poruszali. Coś mi tutaj podpowiedz. No, on mówi, a widziałaś ten obraz pamięciowy, no, i to tak. Nie widziała pani jakiejś takiej nadgorliwości policji w tych całych swoich działaniach? Nieważne, czy jest winny, czy niewinny, ale dobra, mamy już Komendę, no to róbmy wszystko, żeby wsadzić Komendę. W przypadku Tomka, to ja z panią się zgadzam całkowicie. Czyli rozumiem, że pan się nie zdziwi, jak w toku tego roku wyjdzie, że Komenda jest niewinna? Nie. Ja też uważam, że on jest niewinny. Bo jeżeli on byłby winny, to i jego ojczym powinien być winny.
A jeżeli oni są niewinni, to oni proszę. To, że znalazła się pani na drodze Tomka Komendy, to jest jego nieszczęście. No, no i wie pan, no, widział pan te obrazy pamięciowe? Chciałem. Podobne? To zależy, co chce kto na nich zobaczyć. Podobne, Gerard, ojczym i podobni są. Czym tak bardzo za skórę zaszła pani rodzina Komendy? No niczym, człowieku, no przypadek, że powiedziałem, że poznaję obraz pamięciowy. No to wszystko, no. Wiemy, że 20 lat temu Dorota P. nie mówiła prawdy. Nie usłyszy jednak zarzutów składania fałszywych zeznań, bo zmarła kilka miesięcy po naszej wizycie. Prokuratura sprawdza, czy zmarła z przyczyn naturalnych, czy ktoś przyczynił się do jej śmierci. To, co ja powiedziałem wcześniej, że Dorota P. usiądzie na ławach skazanych, to niestety nie usiądzie. Nie żyje. I niestety to jest największa bolączka z tego wszystkiego. Ale mam nadzieję, że tam na górze tłumaczy się teraz ze swojej całej sytuacji, tak? I tyle. Tomasz Komenda chciał zobaczyć Dorotę P. na ławie oskarżonych. Jednak jego zdaniem policjanci jedynie posłużyli się nią, by postawić go w stan oskarżenia po 3 latach od morderstwa, kiedy nie byli w stanie odnaleźć prawdziwego sprawcy. Tomasz Komenda, co wynika z protokołu zeznań, miał przyznać się prokuratorowi Oziminie, że był feralnej nocy w Miłoszycach i odbył w pobliskim lesie stosunek z dziewczyną o imieniu Katarzyna. Miał pan pewność, zatrzymując Tomasza Komendę, bo to pan wydał nakaz zatrzymania. Były pewne wskazania, było uprawdopodobnienie. Ja absolutnie nie mogę powiedzieć, że była to pewność. On panu osobiście przyznał się do zbrodni bądź do uczestnictwa w zbrodni? Nie. On się nie przyznał do współudziału w tej zbrodni. On jedynie się przyznał, że tam był. I to już było dla mnie coś, że potwierdził tam swoją obecność. Nikt nie wziął pod uwagę zeznań świadków, którzy dawali Komendzie alibi. Kluczowe mogły być zeznania pani Anety. Była w noc sylwestrową w domu Komendów, tak jak i na wielu imprezach wcześniej. W noc sylwestrową jako jedyna nie spożywała alkoholu. Policja znała ją z imienia i nazwiska, nigdy jednak w prokuraturze nie zeznawała. Była niewygodnym świadkiem, dającym Tomaszowi mocne alibi. Pamięta pani, kto był na tej imprezie? Tak, Tomek, Krzysiek, ja, pani Teresa. A tak mniej więcej ile osób? 10, 12? 12. 12 osób, tak? Tomek, co robił wtedy? Był z nami cały czas. Od początku do końca? Tak, od początku do końca. A co robił po północy? Po północy spał. Miał słabą głowę? Strasznie słabą głowę. Wystarczyły 3 kieliszki i poszedł spać do 2 pokoju. Na pewno nie wychodził? Nie wychodzi, no przecież ja siedziałam na rogu, więc bym widziała, że wychodzi. Z tego co wiem, pani była chyba jedyną osobą, która nie piła tego wieczoru. Dlaczego? Jestem niepijącą osobą, więc dla mnie alkohol mógł w ogóle nie istnieć. Czyli rozumiem, jeżeli nawet inni byliby pijani i nie zauważyliby tej sytuacji... Ja bym zauważyła. To pani by zauważyła. Tak. Dla mnie to był szok. No jak coś może ktoś zabić, skoro śpi obok. Jestem pewna, dam sobie rękę odciąć, że śpi obok, a zostaje zamknięty na kilka lat. Prokurator Stanisław Ozimina po interwencji rodziców i pełnomocnika pokrzywdzonych szybko został odsunięty od sprawy. Kilkanaście osób dawało Tomaszowi Komendzie alibi. Nikt z miejscowości Miłoszyce nie rozpoznał go jako uczestnika zabawy sylwestrowej. Kolejny prokurator, Tomasz F., stanął przed trudnym zadaniem. Jak więc udowodnić, że w ogóle tam był? Z pomocą przyszli dwaj osadzeni, którzy siedzieli z Komendą w jednej celi. Tomek, bo tak zeznali podczas wspólnych rozmów, miał im potwierdzić, że był w miejscowości Miłoszyce feralnej nocy. To prawda? Nie. Ja się z nikim tak naprawdę nie dzieliłem swoją historią. W każdym razie pewny jesteś, że im takich rzeczy nigdy nie mówiłeś. Nigdy w życiu nikomu. To po co mieli tak zeznawać? Nie wiem. Nie wiem, czy była taktyka pana prokuratora Tomasza F. No bo chyba każdy wie, jak to się później zakończyło.